Tutaj nie widać w tej kamerze, ale mamy przed sobą Śnieżkę, łabędzie. My sobie tutaj tak stoimy. Wczoraj trochę było tu ludzi, nawet ognisko robili, także w sezonie tutaj na pewno jest mnóstwo ludzi. Mamy już plan, dzwoniliśmy do Wrocławia, jest tam kemping, jest otwarty, więc będziemy tam się kierować. Jak Nikoś zje, no i w zasadzie gdzieś tam koło 10 idzie na drzemkę, to koło 10 będziemy startować i tam na kempingu sobie staniemy. Zoo jest otwarte, to pójdziemy do zoo. Zresztą zbyt dużo atrakcji nie ma otwartych, więc nie ma co wybrzydzać. Patty przez noc wywaliła cały akumulator, bo zostawiła światło włączone i akumulator rozładowany. To tutaj rośnie, a tego to rzuciłem tam. Narzucaj. Nie idź tam. Nie, bo do wody wpadniesz. Tak. Idę tak mocno. Ja. Pokażę jak teraz. Patrz, ja teraz tu chcę najmocniej. No. A teraz to co zawsze przechodzimy przy wyjeździe. To jeszcze szybki obchód, czy wszystko jest ok. Okna pozamykane. Tutaj wszystko ok. Tutaj ok, drzwi zamknięte. Tutaj też wszystko. Wszystko jest dobra. To można jechać. Jedziemy dalej. Dojazd jest taką drogą. Trochę dziur jest, ale idzie wjeżdżać. Idzie wjechać z przyczepą bez problemu. Trochę się ubrudzi. Nie, Oluś? Ale cóż. Tutaj z Olusiem pilotujemy. Synek. To jest spoko pogoda do jazdy, bo mamy spalanie 11. Ostatnio jak trochę wiało, to było w okolicy 13:07. No i wylądowaliśmy w Breslau. Idziemy na spacerek. Później jak się uda, to wam pokażemy nasz zajebisty kemping za 150 zł. Szok, niedowierzanie. Ale nic tutaj w okolicy kompletnie nie ma. Jak jest, to telefony wyłączone. No ale no są czasy jakie są. Pokażę wam na jakim jesteśmy kempingu. 5 km od centrum. Taka prywatka. Prąd jest. Prąd jest. I tylko w sumie prąd. No woda też, wiesz, toalety, wszystko jest oczywiście, ale nie ma tutaj w parceli. Już teraz na patencie wodę sobie wlałem. Prysznice są. Toaleta jest. I trochę terenu też jest. Dzieciaki tu szaleją. To było buzy. Ojejku, ganiaj! Ojejku!
Drą się i drą normalnie. To dzieciaki. W mieście byliśmy, ale w sumie długo nie pospracowaliśmy. W sumie w jedną stronę 6 km poszliśmy, a w drugą stronę wróciliśmy sobie tramwajem. Bo Oluś chciał bardzo tramwajem się przejechać. A jeszcze nigdy nie jechał. A jutro idziemy do zoo, bo jest otwarte. Mikolasek. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy w czwartek. Czyli to jest jakiś piąty dzień w trasie? Szósty, piąty? Czyli w sumie w sobotę wyjechaliśmy. No to taki piąty. Szukamy, gdzie będziemy jechać dalej. No przez to, że wszystko jest pozamykane, no to jest słabo. Pogoda teraz też ma się trochę pogorszyć na dniach. I tak nie wiemy, co robić. Czy po prostu wracać do domu, czy jeszcze gdzieś jechać. Jak jechać, to gdzie? No i ja najchętniej bym pojechał do Hiszpanii. Ale to nie jest takie wszystko hop siup. Aktualnie siedzę i tak przeglądam, dokąd można by tu pojechać. Patrz, coś usypia Nikosia. Oluś ma teraz chwilę, bo podrabiał lekcje i tak dalej, i tak dalej. I ma chwilkę na bajeczki. Zaraz jedziemy do zoo. I kupiemy zoo. Nikoś nie chciał iść na drzemkę, także ciekawie będziemy mieli dzisiaj, podejrzewam. Tutaj mamy cały nasz ekwipunek z tego pomieszczenia. Podejrzamy, czy Olek chyba zaśnie. No, zaraz idziemy. Nikoś, dawaj to. A ja tutaj szybki ogiwa. Mikoś się bawi kabelek. Daj kabelek. Dziękuję. O, no i po prostu Mikoś chciał odłączyć. Bardzo miło z jego strony. Coś mi się z hakiem zrobiło wczoraj. Znaczy zrobiło wczoraj. Już kiedyś miałem taki przypadek, że mi się hak nie chce schować. Taki guzik od haku. On się na czerwono pali. Nie wiem, kiedyś już taką sytuację miałem. Hak się nie chciał złożyć, później sam się zaczął składać, znaczy w sensie samo się zepsuło, samo się naprawiło. Liczę, że teraz w tej sytuacji będzie podobnie. Myślę, że w tej sytuacji będzie podobnie. Natomiast na razie się na czerwono świeci i się nie chce złożyć. Nikoś też nie chciał spać. Zrobiliśmy pranie. Jedyna atrakcja w okolicy to jest otwarte zoo, a więc to zostawię. Macie podgląd na nasz camping. Tak wygląda. Za okrągłe 150 zł za dobę. Sterek nie będę ściągał, bo jutro jedziemy. One mi w niczym nie przeszkadzają. Tada! I głaska. Te pluga i głaska. O to było. O nie pije. Oluś, oprzyj się. Oprzyj się. Co tu szukasz? Oprzyj się. Oprzyj się prosto. Tata, ja mam tu pilot. Mogę sam sterować samochód. On tobie to pozwala, mi nic nie pozwala. Mama. Nie, buty nie, bo jedziemy tylko króciutka trasa, wiesz? Dobra? Zaraz będziemy w zoo. To ja mogę też... Nikoś ściągnął? Nie, nikoś nie ściągał. Nie ściągnę. Zaraz będziemy wysiadać. Mamy krótką trasę. Ale jak się uczy podróżnik? No, to. Dobra, to jest słońca, samochód. Pip! No
No, tak, tata zrobi. Maseczki nie wziął. Ja mam dwie. To daj mamie jedną. No. Jedną mama. Tak, daj, mamie. Już. A picie? A kto chce picie? Chcesz piciu? A to? Podróżnik. Tutaj rączka, tu. Tu rączka. Aha, teraz. No już, już. Podróżnik. Dobrze. Już zaraz jedziemy. I to założymy, tak? Tata. Założymy to? To chciałeś? Załóż. Trzeba. A ja... Trzeba. Ale jaki to jest fajny kolorek, ty. A jakie chmurki ci Oluś wybrał? No, piękne, załóż. Pokaż. Tu najwyżej będzie spał. Załóż, tak. Buziaczek. No pomóż mi, bo nie mogę wyciągać drugą pomysł. Zaraz wyjadę. No super, fajne to lepiej jest. Lepiej sypko sądźcie. Tata, zanim sypko tu wejdzie, to będę lusał. Dobra. Jedziemy do zoo. Jedziemy do zoo. Jedziemy do zoo. Mamy kamerkę. Jak się skleiła. To tata nas doprowadzi. Mama, to tata nas doprowadzi. Taki błąd mi teraz wyskakuje. Ja mam tu taki pierwszy. Wejście do tego zoo, tak jak tu u nas, dwójka dorosłych. Jedno dziecko do pięciu, jeden półtora to 150 zł. Najmłodszy wszedł z Afryki. Ale niedźwiedziak. Nie, to jest... A jak? Ola, zrobimy ci zdjęcie. Jak lecą? Mogę cały? Jak lecą? Ja mam już tyle, mogę? Możesz. Cały? No. Zgodnie z wytycznymi na czas epidemii koronawirusa prosimy o zakrywanie ust i nosa przez cały pobyt do oraz o utrzymywanie odległości 2 metrów od innych osób. No, rybki. Dobra, Olo, jeden w wodzie. No. I popłata. Wróciliśmy, słuchajcie, wróciliśmy do przyczepy. Objedliśmy się, kurczę, cholernie, bo wzięliśmy jedzenie na wynos. A, już Patty właśnie ogarnęła, to wam nie pokażę, ale... No, pojedliśmy masakrycznie, ponieważ na miejscu trochę czasu spędziliśmy w tym zoo. Fajne zoo, polecam serdecznie. Polecamy, dużo atrakcji. Ciekawie, jest co robić. Można chyba było nawet również zjeść, aczkolwiek my sobie wzięliśmy jedzonko tutaj z knajpy niedaleko kempingu.